Szczęść Boże, Violetta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią Europą widoczny jest wyż, który klinem sięga aż po kraje bałtyckie. Natomiast nad pozostałą częścią kontynentu układy niżowe oraz fronty atmosferyczne. Polska znajdzie się w zasięgu klina wyżowego w chłodniejszym powietrzu polarnomorskim. Dużo chmur z opadami deszczu i burzami pojawi się dziś w pasie od zachodniej Rosji przez nizinę węgierską aż po Alpy. Dużo słońca w rejonie Wysp Brytyjskich i w zachodniej Europie. Na termometrach w Berlinie 16 stopni, nad wyspami około 19, natomiast w Bukareszcie blisko 33 stopni. I przechodzimy do kolejnej mapy. Poranek w rejonie południowo-wschodniej Polski będzie pochmurny. Dużo chmur pojawi się także na Pomorzu Zachodnim. Pozostały obszar kraju w zasięgu pogodnego nieba. Jednak nie na długo. Jeszcze przed południem nastąpi szybki wzrost zachmurzenia. W ciągu dnia na ogół zachmurzenie zmienne, okresami duże. Deszcz może pokropić już tylko w rejonie Pomorza. Ciśnienie pójdzie w górę na barometrach 1016 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, a już teraz zapraszam na szczegółową prognozę pogody dla regionów. Do zobaczenia.